Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na naszej serii PGR Nowa Bruzda. Jak widzicie, ja już mam klasika przygotowanego, jak i stół do rzepaku. Także zepniemy sobie ten stolik razem z naszym headerem teraz i polecimy sobie kosić rzepaczek. I w sumie co, klasikiem może za dużo nie pokosimy, a bardziej forsheetem, a to z tego względu właściwie, że chciałbym sobie po prostu wymienić kierownicę do siebie przesuniemy. Chciałbym sobie wymienić już klasika, raczej forszaja na klasa, no tak samo może dominatora, albo po prostu jakąś inną, może jeszcze. No, czy tu musimy sobie przerzucić na G, dopiero do góry ze stołem, no i można ruszać w drogę. No super. Jak widzicie, w zbiorniku trochę rzepaku mi jeszcze zostało. Nie wiem właściwie dlaczego, ale dobra, nie będę już tam wnikał. Klas urąbany niemiłosiernie, strasznie naprawdę jest uciorany. Ale cóż, tak to jest z maszynami, one muszą pracować, brudzą się tak samo. Był czyszczony, ale jak widzicie jest i tak już godzina 10 praktycznie rano. Także ja wyjeżdżam sobie, gdzieś tutaj powinien latać forsznik. Tak samo, to leży kosiareczka. No i tą łączkę powinien nam tutaj kosić. A nie wiem, nie widzę. Coś tam widziałem niebieskiego kawałek, ale ten pracownik za bardzo. Gdzieś nie. O kurde. Zawiesił się. Idę mu pomogę. Chłopakowi, bo kurde. Wymaga zaorania i wapna. Zatrzymamy na chwilkę. Odjedziemy sobie kawałek. I dopiero za chwilę go puścimy. Aj, ciężko ma ten cosplay też wyłapać takie akurat rzeczy na mapie. Jak są, a się dziwię jemu, a sam uderzyłem w ten słup. Dobra, jedzie, jedzie. To niech jedzie. Hen do przodu. Ja wsiadam w klasiwo. I jedziemy. Nie ma co czasu marnować. Kurde, ale tutaj wąsko trochę. Jak na ten kombajn. I tutaj mam poletko akurat do wapnowania. Jeden kawałek, może nie za dużo. Aczkolwiek widzę, że coś tutaj zacząłem się bawić już talerzówką, jednak zwątpiłem właśnie, jak mi przyszły badania glebowe, praktycznie, pocztą, no to wiecie, zwątpiłem, zdążył jakiś tam pracownik jeszcze zerknąć i zorientować się, że niestety, ale nie możemy tego teraz, tam z nawozem się znowu zawiesił, zablokował, a idź kurczę. Z tymi pracownikami to przekichana sprawa jest, pani. Klasik to jednak, klasik, ta szerokość robocza też inna, no i zbiornik dodatkowo duży jednak. Przez co tak się zastanawiam dość poważnie nad tym, żeby sobie tego forszaja wymienić na drugiego klasiorka. Ile on tutaj ma, powiedzmy, 1,6 m szerokości roboczej. To tak ustawimy sobie z 5,5 myślę, żeby było dobrze. Dla każdego i będzie super, chociaż go zwolnimy, tworzę rurę i dopiero teraz, dobra, wsiadamy i łogi na tłoki. Tutaj akurat to sobie rurę złożę, bo przy drzewach będę jechał, wolę w nic nie przyfasolić, bo może być naprawdę ciężko. Jak widzicie, tu dokupiłem sobie polet 21 z racji takiej, że po prostu chciałem sobie powiększyć jeszcze troszkę areał. Akurat tutaj fajnie mi pasuje, że będzie jedno takie naprawdę wielkie, no w zasadzie prostokątne pole i jakoś super to będzie mi się uprawiało teraz i wyglądało. No i jak na razie, o, jakaś ścina, i jak na razie, dopóki jakichś większych maszyn nie zakupię, no to po prostu odpuszczę sobie z zakupem pól, bo naprawdę już jest tego tyle, że mnóstwo czasu mi zajmuje uprawa. Naprawdę wolę sobie już teraz odpuścić jak na razie zakup tych pól, bo ogólnie mam problem, żeby się wyrobić. Te krzaki wszystkie będę musiał sobie poprzycinać. Cały czas tak mówię, że którejś zimy się tym zajmę. I w końcu jedna za drugą zima leci i nie ma czasu, bo wiadomo, coś też przez nią trzeba robić. Czyli jakieś tam sprzedaże zboża, czy czegoś tam innego. Wolę sobie odpuścić trochę przy tych drzewach. Zaraz rozpierdzielę całkowicie ten header i tyle z tego będzie. A jednak chciałbym jeszcze za niego zyskać jakieś pieniądze. Przerzuciłbym się teraz na widok, powiedzmy, jak tam wyglądają. O,
tutaj to łączenie jest akurat. Będę musiał sobie tą miedzę zaorać. No jak na razie tego nie robiłem. O kurczę. Tu pod tym, gdzie ja tu gdzieś machą zaryłem. Kabiną raczej. Ja pierdzielę. Ej nie, no naprawdę mam ochotę teraz. I tak zrobimy. Od razu jak jest, na świeżo. Gałąź upierdzielić i tyle. Będzie spokój. Gdzie ona mi tu uciekła? Halleluja. Gdzie ona jest? Tutaj. Gdzie ona zniknęła? Ona gdzieś tu wparowała w ziemię, się wkomponowała. I tyle, po krzukach. No i od razu jaka lepsza przejrzystość. Teraz to będzie można przynajmniej normalnie jeździć. Od razu inaczej, no to nie, faktycznie będę musiał sobie tutaj przez zimę się bryknąć i sobie to wszystko posprawdzać i poprzecinać. Tutaj sądzę, że w tym drzewie naprzeciwko nas, które jest przy tym drzewie, będzie identyko. Tak samo myślę, że też będą jakieś tam problemy z gałęzią. Coś mnie zapewne zaraz zatrzyma. Nie, dobra, jedziemy dalej. Dobrze, że kabina jest. Jakbyśmy kosili tym bizonem bez kabiny, to kurde, no na twarzy mogłoby być nieciekawie dostać takimi gałązkami po mordce. No, a tak przynajmniej jest o wiele lepiej. No i co tam, kamaza mam na końcu podstawionego, także myślę, że do niego sobie będę już sypał. Akurat z Forszaja to na pewno, ściągło mi chyba trochę. Z Forszaja to na pewno, no on ma już 50%, także dookoła na pewno nie objedziemy nim. Nawet nie wiem, czy klasikiem bym objechał dookoła, czy objadę. Także wolałbym od razu się wysypać też i tam. Tu. Ja pierdzielę te gałęzie. Tu jest. Oczy zarosły i chłopak nie widzi. Wyłączę sobie może header. Jeszcze mnie tu zaraz gdzieś przytnie. O. Takiego cięcia gdzieś tu ze plecaka sobie wyciągnąłem. Nie, nie, no jest w kabinie akurat. Piła właśnie na taki wszelki wypadek, w razie gdyby drzewa przeszkadzały, to dość mocno. Może niekoniecznie od tej strony sobie wsiadłem do kombajnu, ale dobra. Dawno nie nagrywałem, już troszkę przerwy miałem akurat i przez to, no powiedzmy, chciałem sobie powrócić na bruzdę, na te stare śmieci, powiedzmy, gdzie taką oglądalność najlepszą w zasadzie ta nasza seria robiła. I myślę, że będę dalej to kontynuował, bo jednak chcę sobie pograć na troszkę większych maszynach teraz. No i przez to chciałbym podziałać tutaj na tej bruździe. Złożyłem sobie rurę przez to, żeby nie sypać na tą pierwszą przyczepę, tylko na drugą będę chciał sobie walnąć. Podjadę może trochę do przodu, to akurat klasika jeszcze wysypiemy z tyłu. No klasik jednak to klasik, kurczę, jest różnica między jednym a drugim. Tu na styk praktycznie tam do tego Forszaja dojechałem do przodu, ale nic nie szkodzi. No wcale tak szybko nie wysypuje jednak ten. Sądziłem, że troszkę szybszy będzie miał wysyp. Praktycznie raz, dwa i już wszystko będzie wysypane. No ale dobra, w trakcie tego w zasadzie pokażę wam, jak wyglądają plony. Co ja tu mam? Ja sam nawet nie mam pojęcia. 217 ton pszenicy jest, 216 ton rzepaku, 118 soi, łubinu, jak to tam woli. No i to by było na tyle, co tam nic więcej kukurydzy nie ma. Kukurydza no to raczej na kieszonkę wszystko idzie. Jak na tą chwilę akurat nie brakuje kieszoneczki, ale przynajmniej już stado zaczyna się fajnie. Kurde, nie za tym, tej. Gdzie za kamazem? To byś tu stał do sranej śmierci, można powiedzieć. Tu za Forszajkiem masz podążać. Kurde, to akurat nie wiem, ale odcinki naprawdę są za krótkie jak na te wszystkie wielkie pola. Nie mam pojęcia, którą mam minutę, ale na pewno nie jest już tu jakaś tam może piąta nawet minuta, tylko trochę później. Kurczę. Trochę przekichane te krzoki. No ale tak to jest w zasadzie też na takich ogromnych polach, że też nie ma czasu praktycznie kiedy sobie tego sprzątnąć. Ja wiem, można by było puścić tutaj pracowników czy kogoś, może by mi to ogarnęli. No ale jak widzicie, każdy ma cały czas jakieś zajęcie i non stop coś się dzieje. Więc nikt tutaj nie próżnuje i ma co robić. Pieniądze lecą. Tam pracownicy zablokowani.
zblokowałby ich, no ale tutaj raczej sobie tak po łuku wskoczę, chociaż może lepiej nie. Zobaczymy, co klas będzie odwalał. Znając życie, to on pojedzie sobie tam prosto gdzieś, żeby nawrócić. Przez to trochę popatrzymy sobie z tej kamerki, jak tutaj idzie akurat robota. Zawróci, czy nie zawróci, zablokuje się. Coś tam daje radę. Nie, jest okej. No później akurat i tak się dotnie do samego końca, więc nie ma najmniejszego problemu. Może ja sobie tutaj zerknę do przodu już, co się dzieje, bo za chwilę gdzieś wjadę znowu w kolejne krzaki i tyle z tego będę mieć. W sumie co tam, od strony gospodarstwa, jak gdzieś w pewnym momencie zapełnię sobie zbiornik, to myślę, że podjechałbym kolejnym zestawem, kolejną przyczepą, tak żeby już nie przestawiać sobie tych, tej szesnastki, bo i pole jest szerokie, więc tutaj na pewno nie jeden zestaw, o kurde, nie jeden zestaw na pewno zostanie zasypany. Ja pierniczy, nic tu nie widzę, poważnie. Ty też? No, kolejne drzewo. Szok. Normalnie niedowierzanie. Poważnie, na jakie pole ja was zebrałem. No ale jak widzicie sami, jak to wygląda. Może i dobrze, akurat bez ściemniania. Wyłączam i od razu przycinam. Poważnie. Nie ma co czekać. Nie wiadomo na co, bo za chwilkę okaże się tak, że znowu przyjdzie zima. Nie posprzątam tego i kolejne jakieś prace na polu będą mi te krzaki przeszkadzały. Chaszcze zarośla. Cofniemy trochę klasikiem. Kierowca też się pogubił. Operator. Co on odwala? Co ty tu kurczę tworzysz? Włączamy i łogi na tłoki. No nie, akurat te krzaki wszystkie, co są blisko, tak między, będę musiał sobie pousuwać, albo po prostu nie obsiewać tak blisko tych drzew, żeby też nie mieć takowego problemu później, jak teraz, że los to będę wpadał w jakieś krzaki i tarpaty, powiedzmy. Ja pierniczę, ale to pole jest ogromne. Przecież ja nawet chyba na odcinku nie objadę go dookoła. Z jednym sypaniem, dodatkowo za chwilę jeszcze mi dojdzie drugie. Prawdopodobnie i tak, jak zapełnię Forszaja, to przysiądę się najwyżej jeszcze może do klasa i pokusimy dalej. Chociaż nie, bo tego koszenia jest dużo, to wolę sobie polecieć na gospodarstwo jeszcze i powiedzmy wziąć jakiś tam kolejny zestawik, przyprowadzić, bo chyba tam Zetor 16 jest wolna akurat. Ona, ją widzieliście wcześniej, we wcześniejszym odcinku z zasiewów. Tak samo w sumie i niedźwiedź jest wolny, także jest ich trochę, to raczej zespolę sobie kolejne przyczepy, te dwie piętnastki i podprowadzę gdzieś tutaj bliżej, bo widzę, że tutaj najlepiej mi będzie chyba za chwilę przez łąkę po prostu prosto z gospodarstwa podjechać i się wysypać, bo Forszaj to już praktycznie pełny. A czemu w klasiku tak mało jest? On jest tak daleko za mną? Nie no, nie wierzę, żeby był tak daleko. Dobra, patrzmy sobie jeszcze trochę na Forszaja z trzeciej osoby. Cyk, elegancko. Rureczka. No, coś pięknego teraz. Naprawdę, mega mi się to podoba. Konkret klimat jest taki. Szok. Nie wiem właśnie, czy sobie nie dokupić ze trzech takich klasików, powiedzmy. I wtedy dopiero sobie śmigać na trzy klasy. Już takie duże. To też by robiło naprawdę robotę, myślę. No Forszaje jednak mają te małe zbiorniki, no jak widzicie te 5 ton powiedzmy wejdzie. A w tym dużym klasie, no to już praktycznie ile tutaj mamy? Nie wiem, czy 8, czy 10, nie 8, bo widzę, że do 4 ton dochodzi i 50%, no to 8000 litrów, jest już troszkę różnicy. No i dodatkowo chyba szerokość robocza też jest trochę inna. Chociaż nie wiem, czy jeszcze nie obkosi ze mną też, powiedzmy, kolejnych lat. Jakiś tam sezonów. 6,6 metra to wcale nie jest tak. Kurde. Dobra, zgasimy sobie go. Ta klasa to myślę, że puszczę już dalej. Nawet. Przejadę sobie po prostu tutaj przed Forszajka. I puścimy, niech jedzie kosić dalej.
szybko podlecimy, akurat pociągnie, tak żeby mi gdzieś jeszcze ten klas nie uciekł za daleko, chociaż znając życie, to i tak mi ucieknie w siną dal. Zabierzemy? Zetaora, fajnie brzmi, więc troszkę go poużywamy, jeżeli będzie go słychać. Ale on prawdopodobnie i tak wystarczająco głośno się drze, że nawet nie muzykę zagłuszy. No nie, no ja go słyszę. Masakra, petarda. Normalnie ten dźwięk jego pod obciążeniem, to jest coś pięknego. Te autosanki myślę sprzedać akurat przyczepy, coś większego już sobie znalazłem. Nie wiem, czy akurat tandemkę, czy może zwykłą też przyczepę, tyle że trzyosiową. Jak wiecie, pamiętacie może na początku, też miałem trzyosiową tą ruską, tylko że ona była dzielona na dwie komory powiedzmy. A ja bym chciał już taką pojedynczą, bo i tak te przyczepy są zasypywane do końca. O, tam rozsiewanie nawozu, tutaj 60 stoi z rozrzutnikiem wapna, z rozsiewaczem. Którędy tu jechać? Tu pojadę, przymiedzę sobie, tak żeby może nie wygnieść za dużo. Ile tam 80% w klasiku jest? Nie ma tragedii. No tu przez środek się już przetnę najwyżej. Ja pierniczę, ale kupa mi się uzbierała tego obornika. Czas go zacząć wywozić chyba. No tak myślę, że jest już odpowiedni moment akurat na to. To co, to klas niech sobie obróci jeszcze dookoła i niech wróci z powrotem. To akurat pojedziemy dalej. Jak da radę dojechać w ogóle do końca i się obrócić? No już 80%, a jak tutaj tam dalej wygląda? To akurat idealnie by wyszło. Jakby on tu obkosił, to bym później sobie wjechał bez problemu dalej. Pasowałoby tak, jeżeli by nam wyszło w ten sposób. No ale dobra, o kurczę. Tutaj już mamy dość późną minutę odcinka. 17, jak widzicie, ja nawet pola nie obkosiłem do końca. Jest tutaj co robić, naprawdę. Jest masakra akurat z tymi pracami polowymi, bo jest ich mega, mega dużo. Wyskoczy z tego Porsche'a, puścimy, niech już jedzie sobie. Akurat to podjedziemy do... Czemu on tutaj takiego mijaka zrobił? Kurde. Co za chłop. To niech on tu poprawkę robi. Nawet niech tam na kolejne się nie szykuje. Tylko niech wjeżdża w to, co zostawił. Już nikt tu później na darmo nie będzie jeździł. Ja nie wiem, co on odwalił. Aj, to jest to. Jak samemu nie zrobisz, to nikt cię nie wyręczy. To się tak wyrażę. A kierownica nie chce zejść, ale to przez to, że pracownik był puszczony. Tak, tak, wiem. Wymaga za... Nie. Ja nie wiem już, o co chodzi tutaj akurat z nimi. Ja co chwilę mi coś wyskakuje. Zdążę się obrócić jeszcze i podjechać do niego, zanim się zapełni? Myślę, że tak, jakoś w miarę to fajnie idzie. Ma jeszcze troszkę luzu. Także zdążę podjechać. Żeby się wysypać w locie. No i już. Co ten Zetor tak? Z górki on na takich wysokich obrotach? Czegoś mi tu brakuje, widzę. A nie, on chyba nie ma wgranego tego Enchance Vehicle, czy coś takiego. U niego nie można blokować mostów, ani nie wiadomo jaka jest waga. Tak mi się wydaje, że on tak wyglądał. Że z nim tak się działo. Akurat. Kurde. Nie, to może za duży kontrast akurat. Ale coś pięknego. Ślicznie to wygląda. Gdzie ty jedziesz? Ja pierdzielę, ile on jedzie? Czy on z górki leci już tylko? Czemu się nie zatrzymasz? Stój. Gdzie on jedzie? On gdzieś jedzie, zawrócić sobie po prostu. Chciałby się obrócić, ale nie. Nie ma takiej możliwości. Jeszcze header opuścimy. No i forszajem dalej lecimy w tamtą stronę. Zrobimy trochę dłuższy odcinek, może niech będzie akurat po takiej dłuższej przerwie skoszenia. Mi tam pasuje akurat, bo i tak się tutaj naprawdę pewnie długo, długo będę bawił na tym polu. No ale cóż. Mi to akurat pasuje.
teraz pobawić się takimi większymi maszynami. Nawet nie mówię, bo nie są jakieś tam przecież przeogromne, ale i tak już są wystarczające. Tym bardziej, że chciałbym sobie zakupić nowy nabytek i to będzie coś bardziej zachodniego. Nie wiem, czy to będzie akurat wymiana kombajnu na przyszły sezon, to się okaże. Czy to prędzej będzie może zakup kolejnego ciągnika. Chociaż nie wiem, bo akurat tych maszyn, ciągników jest dość sporo. A powiedzmy, tutaj mam problem właściwie ze zbiorami, bo naprawdę one długo trwają, więc chciałbym sobie to trochę przyspieszyć i dokupić kombajn. To nie wiem, właściwie może Forsyth by został, a klasa bym sobie dokupił. Nie wiem, muszę patrzeć sobie jeszcze, jak to tam one cenowo wyglądają. Zaraz zerkniemy. Kurde. Jak klasik dogania nas. Pierdziele to drzewo. Wygiąłem. Nie, myślałem, że wygiąłem, naprawdę. I tak mi się wydawało, już dawno nie grałem. I pomyślałem, że może coś dodali. A tutaj akurat tak pod ukosem był ten migacz, więc stwierdziłem, że chyba wygiąłem go. Nie no, fajnie to by było akurat takie rzeczy. Chociaż nie powiem, czasami by zapewne denerwowało. Mogłoby być taką dodatkową opcją do włączenia. Powiedzmy coś typu, tak jak są uszkodzenia, nie wiem, GTA 5 czy coś tego typu, żeby były zrobione, chociaż na multi na pewno by było ciężko to zrobić. To się domyślam. No to się nie dziwię, że raczej farming czegoś takiego nie wprowadza. Wiadomo, no to jest symulator farmy, a nie jakiś symulator crash testów, żeby się rozpędzać, nie wiem, kombajnem i z całym impetem wyżywo wjeżdżać, żeby zobaczyć, jakie będą tego skutki. No bo tym bardziej, że kurczę, ciężkie by to było na pewno do zrobienia. Wiadomo, dałoby radę. Tylko, że no, raczej wskutek tego by trochę innych rzeczy jeszcze utraciło. Ja pierdziele, jakie to jest wielkie pole. No, tu się wrąbał drzewa. No się nie dziwię, bo ja tak samo tutaj drzewo uderzyłem. Nie no, coś pięknego jest tutaj w tej dwusetce. Że ten hydrostacik chodzi. Jak chcemy przyspieszyć, to wajcha idzie do przodu. No i ogień natłoki idzie. Konkretnie. Fajnie, że ta kabinka jest też tak jakoś, powiedzmy, ma swoje funkcje wgrane. Że się tak wyrażę. No ale teraz się nie dziwię już wcale, że Forsyth kosi szybciej zbiornik zapełnia niż klas. No jak tutaj jest 6 metrów, on jeszcze na falu mi jest ustawiony na 5,5 metra, więc naprawdę on bardzo dużo traci, myślę, na tym, na takim przejeździe. Dlatego też myślę, że byłoby to raczej na odwrót, tak żeby Forsyth był ustawiony na mniej, a po prostu klasisko na większą szerokość roboczą i tyle. I tak sobie raczej będę kosił teraz jeszcze pod Forsyth, najwyżej podepnę jeden z ciągników, tak żeby cały czas był przy rurze wysypowej i wtedy będzie można sobie latać i sypać w locie. No ale na początku muszę zrobić to miejsce tak jak teraz, tak żeby już... No nie, rób sobie jaj. O co ty zostałeś zablokowany? Ja pierdzielę. Co za problem? Bo to już nie jest problem. No i co, będzie jechał? Chyba nie. Ach, tak widzicie, to jest z tymi pracownikami. No ale ogólnie poletko, konkret, ile tam ja już mam nasypane. Nawet nie chcę sprawdzać, ja objechałem tylko raz dookoła. Praktycznie to wszystko, a zobaczcie, ile tego pola jeszcze tutaj jest. Zaraz wam pokażę jeszcze na minimapce dokładnie, jak to wygląda. A no i chciałem jeszcze zerknąć też i pokazać wam od razu, jak tam wygląda się sprawa z krówkami. Ile już ich teraz mam, bo jest ich trochę, już troszeczkę się ich nacieliło. Mamy ich dokładnie teraz już 57. Także jest co przy nich robić. Szczerze powiedziawszy, co chwilę nowe tak samo mamy. Mleko 66 tysięcy litrów. Kurczę, czekajcie ty. Ja sprawdzę, po ile w ogóle mleko stoi. Nawet nie wiedziałem, że mi się tam tyle nazbierało, bo ja tego nie sprzedawałem. 1200? Myślałem, że droższe jest. To wcale jakiegoś tam dużego interesu na tym nie zrobię. Zerknijmy sobie na cenę jeszcze. Mleka. Mleko. To 2300 jest, no. To 120, przeszło tysięcy by można było zgarnąć. No to elegancko. To mnie już bardzo cieszy. Już mi się rogalik pod nosem
pojawił, także będzie super akurat. No i dobra. Ach, chwilę sobie pozwolę zwolnić, może troszeczkę. I zerkniemy, jak te kombajny się kształtują cenowo. 46 tysięcy tylko. Z kamerą. Raczej, nie, jednak 73 tysiące. Ja wiem, do takiego klasika stówkę mało trochę, nie? Można by było coś dorzucić. Tym bardziej, że Forsaj nawet droższy okazuje się, że jest od klasa. No ale tak. Myślę, że z tego klasa, jak będę kupował, to z 200 tysięcy sobie odejmę. Powiedzmy. Myślę, że nawet teraz to zrobię, chociaż nie. Trochę przyczep sobie jeszcze podobierałem. Coś będę musiał z tego przebrać. Takiego bardziej klimatycznego. Ta akurat mi się też fajnie dosyć spodobała. Taka jest, no, dość nietypowa, powiedzmy. Nawet trochę wygląda jak z takich starszych czasów, więc myślę, że to by było fajne. No ale najbardziej planuję akurat tą zakupić z 26 ton praktycznie wchodzi na taką jedną przyczepę. Więc jakby było naprawdę coś, co ma dużo mocy, no to nawet można spiąć sobie dwie takie przyczepy i z dwoma przyczepami polatać. No i tak, kolejne co, to planuję sobie zakupić ten ciągniczek. I myślę, że tak sobie też zrobimy marka ku Nokiany. Teleborgi myślę, że fajnie wyglądają. Na szerokich kapciach. Ring nie. Być może Niki Opon. Kurde, fajnie wygląda. No sprawdźmy te Michelinki, jak wyglądają. O kurde, jaki napompowany. Terra Wheels. Nie wiem, o co to chodzi. Nie widzę jakiejś różnicy większej. Dobra, tak sobie wybierzemy. Nie, filterek mały zostawimy. Dalej, co tutaj możemy mieć? Hydraulika. Przedni plus niech jest. Można tak? Tu od spodu ewentualnie mogę sobie dorzucić, chociaż nie, nie będziemy jakoś tak robić. To akurat mi się nie podoba. Wydech chromowany niech będzie. Akurat fender, nie no. Nie, muszą być. Może są trochę małe. Czy bez? Nie, no, ze zderzakami. Rejestracja. Jakiejś niemieckiej rejestracji to ja nie potrzebuję. Konfiguracja silnika jak największa. X-House. No to już wybierałem, że chromowany. Nie no, muszą być. Dwa halogeny. No i dobra, 70 tysięcy za takiego fenda. Nie wiem, czy nie za mało czasami. Tym bardziej, że 240 koni, 210 koni ma akurat w tym wyborze. Nie wiem, jak myślicie, ile za takiego fendzika. I tak, ja sobie puściłem klasika akurat tutaj obok. Już, żeby się rozcinał nam. Także nie będziemy już jechać koło siebie. No i ja myślę powoli kończyć odcineczek. Jak widzicie, zakupiłem sobie nowy ciągnik. Może jeszcze go nie zobaczycie, to dopiero w kolejnym odcineczku. Będzie akurat z jakichś prac polowych, myślę, akurat uda się go coś nagrać. No, a wy może napiszcie, czy 70 tysięcy to nie jest czasami za mało. O Jezu, przepraszam. Czy 70 tysięcy to nie jest czasami za mało za takiego fenda. Jeżeli się spodobało i wytrwaliście do końca, to zostawcie łapeczkę w górę. Oczywiście zasubskrybujcie i zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie, trzymajcie się, cześć.